Chorwacja. Na początku lat 90. Chorwacja ponownie pojawiła się na mapie Europy. Republika Chorwacji rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Adriatyku aż po zbocza Alp, schodząc do Kotliny Panońskiej, do rzek Drawy i Dunaju. Na zachodzie Chorwacja poprzez morze graniczy z Włochami. Na północnym zachodzie sąsiaduje ze Słowenią, na wschodzie z Jugosławią, a najdłuższą granicę lądową na południu i południowym wschodzie ma z Bośnią i Hercegowiną. Niespotykany kształt terytorium Chorwacji jest efektem burzliwej historii tych ziem, zwłaszcza wielu wojen toczonych z Turkami. Chorwacja to kraj niebywałej urody. To kraina starożytnych miast i wielowiekowej tradycji. To państwo na pograniczu dwóch światów, Morza Śródziemnego i Europy Centralnej. To kraj legend i dramatycznych wydarzeń. To państwo o niesłychanie zróżnicowanym krajobrazie, od równin na północy przez strome góry w części centralnej, aż po błękitno-szmaragdowe morze na południu. Nasza Lepa, czyli nasza piękna. Tak Chorwaci mówią o swojej ojczyźnie. To także tytuł ich narodowego hymnu, mówiącego o tym, iż Bóg chciał ukazać w jednym miejscu ziemi swój hojny i niezmierzony geniusz. Dokonał tego właśnie tu, na obszarze około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. Środkowa Chorwacja, ze stolicą Zagrzebiem, jest najgęściej zaludnioną częścią kraju. W całej Republice Chorwacji żyje około 5 milionów ludzi, z czego Chorwaci stanowią 90%. Mniejszości i grupy etniczne mają jednakże zagwarantowaną pełnię praw. Chorwaci żyją także w Bośni i Hercegowinie, gdzie stanowią jeden ze znaczących narodów. Dość licznie zamieszkują również na terenie innych regionów Jugosławii, głównie w Wojwodinie i Czarnogórze. Mniejszość chorwacką można także spotkać w Austrii, na Węgrzech i w Słowenii. Liczba emigrantów chorwackich w świecie dorównuje niemal liczbie Chorwatów zamieszkujących ojczyznę. Wielkie fale emigracji ekonomiczna i polityczna rozpoczęły się z końcem XIX wieku i trwały prawie 100 lat. Pragnęlibyśmy, aby nasza podróż przez ten kraj stała się miłym zaskoczeniem dla tych, którzy nigdy nie byli w Chorwacji i niewiele o niej wiedzą, ale także dla tych, którzy sądzą, że wiedzą na jej temat niemal wszystko. Rozpocznijmy od północy, od łagodnych równin Medimurja, regionu leżącego pomiędzy rzekami Mura i Drawa. Bocianie gniazdo zdaje się potwierdzać, że było to bezpieczne schronienie podczas wielu historycznych burz. Po utracie ziem na południu w wyniku wojny z Turkami potężna szlachecka rodzina Zrińskich przeniosła się do Czakowca. Malowane komody, kufry, kołyski. Wiele mówią nam o ludziach, którzy tu mieszkali. Barok jest nadal obecny w rejonach górskich i w centrach miast, a w dzielnicach mieszkalnych dominuje styl nowoczesny. Mieszkańcy z wielką pieczołowitością pracują we własnych ogrodach, pielęgnują je i upiększają, a później przekazują je jako piękne dary swym potomkom. Stary Varaždin leży na południowym brzegu Drawy. Tędy przebiegały szlaki średniowiecznych krzyżowców. Franciszkanie, jezuici, kapucyni, urszulanki, członkowie tych zakonów budowali tu klasztory, kościoły, pałace. Jednak zabudowa barokowa pozostaje wizytówką miasta, które w XVIII wieku przez krótki okres było stolicą Chorwacji.
Górzysty i porośnięty winoroślą region chorwackie Zagorje słynie ze źródeł wód leczniczych oraz średniowiecznych twierdz, kościołów, kaplic, zamków i dworów. Samych zabytkowych zamków znajduje się tu ponad 90. Najciekawsze z nich, wyróżniające się harmonijnym kształtem, to zamek w miejscowości Wielki Tabor i stary zamek Rakoszczanie, odbudowany w stylu neogotyckim. Styl gotycki pozostawił po sobie takie perły architektury jak kościół Paulinów w Lepoglawie. Urodę chorwackiego Zagorja podkreślają również setki barokowych kościołów. Przykładem jest kościół Błogosławionej Dziewicy w Belcu z przepięknymi obrazami Paulina i Ivana Rangera. Katolicy chorwaccy szczególnie czcili Matkę Boską i na jej cześć wybudowali wiele kościołów wotywnych, jak Prszki Wrch koło Krapiny czy Sanktuarium Maryi Bystrycy. Region ten ma wielkie znaczenie dla historii i sztuki narodu chorwackiego. Stąd wywodzi się wiele szlacheckich rodów, znanych mężów stanu, polityków, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy. Tu żyli także dumni przedstawiciele chłopstwa o silnych charakterach, lecz także o skłonnościach do wzniecania buntu. Na południe od gór Medwednicy, strzeżony przez pochodzącą z XIII wieku twierdzę Medvegrad, leży Zagrzeb, stolica Republiki Chorwacji. To liczące dziś 1 000 000 mieszkańców miasto zostało założone 1000 lat temu na przecięciu szlaków prowadzących z Europy Środkowej w stronę Adriatyku i z zachodniej ku wschodniej Europie. Powstało na dwóch wzgórzach, zamieszkałym przez ludność świecką Griczu i Kaptolu, należącym do kościoła katolickiego, gdzie wzniesiono katedrę świętego Stefana. Budowlę tę cechuje wielość stylów, od gotyku po renesans. Jej dzisiejszy kształt pochodzi z końca XIX wieku, kiedy po trzęsieniu ziemi odbudowano ją w stylu neogotyckim. Fragmenty średniowiecznych murów Kamenita Wrata, kamiennej bramy, wieża Lotrszczak i kościół świętego Marka z XIII wieku to artystyczne i architektoniczne perełki dawnego Griczu. W XVII i XVIII wieku arystokratyczne rody budowały na Griczu barokowe pałace, a jezuici wznieśli klasztor i kościół świętej Katarzyny. Już wówczas Zagrzeb był politycznym centrum Chorwacji. Tu odbywały się sesje saboru, czyli parlamentu. Dziś parlament nadal usytuowany jest na placu Świętego Marka, tyle że w nowym gmachu. Zagrzeb to miasto środkowoeuropejskie z klasycystycznymi pałacami, placami i ulicami, wionącymi z historycznych wzgórz przez równinne tereny w stronę rzeki Sawy. To metropolia pełna czaru i uroku, z wieloma muzeami, salami koncertowymi, i teatrami, wśród których najświetniejszy chorwacki teatr narodowy kultywuje dawne tradycje rodzimej sztuki dramatycznej. Na przybyszach duże wrażenie czynią zadbane miejskie parki i ogrody.
Okolice Zagrzebia to region rolniczy. Typowym krajobrazem jest równina Turopolje z oryginalną zabudową drewnianą i żyzne pastelskie Prigorje. Rzeka Sawa płynie wzdłuż południowej granicy Kotliny Panońskiej. Na jej brzegu wyrosło wiele wiosek, osad i miast. Sisak był centrum wczesno-średniowiecznego księstwa chorwackiego. Pod jego murami zatrzymana została inwazja Turków osmańskich na Europę. Szlaki nawigacyjne prowadzą przez Slawonski Brod ku południu w stronę Županii i dalej aż do Dunaju. Pomiędzy rzekami Sawą i Drawą rozciąga się żyzna równina z niewielkim wzgórzem z leczniczymi cieplicami po środku. Urodzajne pola i rozległe pastwiska znajdują się w jej zachodniej części. Pośród miast warto zwrócić uwagę na Bielowar, pochodzący z czasów cesarzowej Austrii Marii Teresy. W idyllicznych wioskach i miasteczkach położonych nad Drawą narodziła się chorwacka sztuka naiwna. Jej główny ośrodek to Chlebine. Ludowi artyści z Podrawiny i Zagoria stali się znani na całym świecie. Prastara Wirowitice, położona w południowej Podrawinie, to miasto, na którego historii piętno odcisnęli nawet królowie. W centrum górzystej części Slawonii leży Dolina Dionizyjska, region upraw winorośli. W środku tej doliny zaś miasto Pożega, z barokowym placem i wieloma innymi zabytkami. Wschodnia Slawonia to urodzajna równina pomiędzy Drawą, Sawą i Dunajem, rolniczy spichlerz Chorwacji. W przeszłości całą krainę porastały gęste lasy dębowe, dziś niestety bardzo przerzedzone. Osijek z historycznym centrum, twierdzą i ogromną katedrą leży nad Drawą w samym centrum wschodniej Slawonii. Katedrę podobnej urody znaleźć można także w Diakowie. Region ten o bogatych tradycjach ludowych zamieszkują pogodni ludzie, współcześni hodowcy i rolnicy, którzy nie zapomnieli o niezbyt odległej przeszłości, kiedy to konie były niezastąpione w pracy na polach, drogach i podczas różnych ceremonii. To stadnina w Iwandworze koło Diakowa, gdzie hoduje się konie rasy Lipizzainer. Tam, gdzie Drawa styka się z Dunajem, rozciąga się rezerwat Kopaczki Rit, jezioro Kopaczko. To pozostałość po Morzu Panońskim. Jezioro łączy się z Dunajem naturalnymi kanałami. Ryby rozmnażają się pod liśćmi lilii wodnych pomiędzy trzcinami, a stada ptaków, czasem liczące ponad 30 tysięcy osobników, wiją swe gniazda na dębach, wiązach i jesionach rosnących na brzegu. Jesienią można spotkać tu stada jeleni, saren, dzików, a także żbika, łasice, dzikie króliki i kuny. Na północ od Osijeku, gdzie Drawa uchodzi do Dunaju, odnajdujemy inną ciekawą krainę – Baranię z jej głównym miastem Beli Manastir. Vukovar położony jest nad chorwacką częścią Dunaju. Można tu natrafić na wiele śladów pochodzących z czasów prehistorycznych. Ten ważny port stał się symbolem oporu wobec serbskiej agresji na Chorwację na początku lat 90. Miasto po bohaterskiej obronie i oblężeniu trwającym kilka miesięcy zostało zniszczone, ale z pewnością znów się odrodzi, jeszcze piękniejsze niż przed wojną. Stare miasta, Szarengrad i Ilok, gdzie pochowano świętego Iwana Kapistrana, położone są w regionie Srijem, najbardziej na wschód wysuniętej części Chorwacji. Wróćmy w stronę Zagrzebia i skierujmy się dalej na południe. Romantyczny Samobor położony jest w pobliżu Zagrzebia u podnóża wzgórz Żumberak, które ciągną się do granicy ze Słowenią. To oaza nietkniętej przyrody, rzadkiej roślinności, bystrych potoków i strumieni. Na jej południowym skraju leży Ozalii, miasto dwóch potężnych chorwackich rodów, Zrińskich i Frankopanów.
Jastrebarsko usytuowane jest na terenie nizinnym w sąsiedztwie autostrady wiodącej do Karlowca. Ta renesansowa twierdza, wybudowana na planie sześcioramiennej gwiazdy, powstała w XVI wieku. Z Karlowca drogi prowadzą ku morzu. Najbardziej znana w tym regionie jest owiana legendami Góra Klek. Niedaleko niej trafić można na fenomen natury Biele Stijene, białe skały. Szlak na zachód, w stronę Adriatyku, wiedzie przez bezgraniczne lasy Gorskiego Kotaru. Niespotykane piękno tych lasów zachwyca szczególnie w Parku Narodowym Risniak, z urwistymi zboczami i głębokimi wąwozami. Flora i fauna podlega tu szczególnej ochronie. I wtem podróżujący ma przed sobą Morze Adriatyckie, Zatokę Kwarner, wyspy, miasta Primorja i wielki port Rijeke. Rijeka to dynamicznie rozwijające się miasto ze stoczniami i nowoczesnym portem, w którym przeładowuje się rozmaite towary. Dogodnymi trasami lądowymi są one następnie wysyłane do Europy Środkowej. W Rijece przyszedł na świat największy chorwacki kompozytor operowy Ivan Zajc. W pobliżu tego miasta wyrósł jeden z najstarszych kurortów turystycznych Europy, luksusowa Opatia, a w jej sąsiedztwie, na tzw. Opatijskiej Rivierze, leży wiele interesujących małych miast i letnisk. Istria to półwysep z wieloma starymi portami i miejscowościami turystycznymi. Lata są tu gorące, a ciepła woda morska zachęca do kąpieli. Zabytkowe ruiny można tu znaleźć niemal wszędzie. Pochodzą z czasów rzymskich i przedrzymskich, kiedy to iliryjskie plemię Histrii zamieszkiwało ten region. Nazwa półwyspu pochodzi właśnie od nazwy tego plemienia. W Puli, niegdyś znanej i bogatej kolonii rzymskiej, odnajdziemy amfiteatr i świątynię z czasów cesarza Oktawiana Augusta. W pobliżu Puli znajduje się uroczy archipelag Biriuni, 14 wysepek, na których utworzono parki z rozległymi trawnikami. Na początku lat 80. Biriuni przekształcono w park narodowy. Jelenie i muflony żyją tu wśród dębów skalnych, pini i cyprysów rozsianych pomiędzy szczątkami starożytnych budowli, a w parku safari spotkać można zwierzęta sprowadzone z różnych rejonów świata. Na zachodnim wybrzeżu Istrii, gdzie Adriatyk zwęża się przy Zatoce Triestu, zbliżając się najbliżej ku centrum Europy, rozciąga się wiele malowniczych miasteczek. Rovinj z uroczymi porośniętymi wysepkami blisko wybrzeża, Vrsar, niegdyś miasto uprawiających winorośl i rybaków, też otoczone maleńkimi wysepkami i plażami. Porecz z imponującą strefą turystyczną powstałą wokół starych ośrodków. W centrum miasta znajduje się odrestaurowana bazylika świętego Eufrazyna z początku VI wieku. Błękitne, czyste morze spotkamy na całej trasie od Zatoki Piran po granicę ze Słowenią. Stąd już tylko 1,5 godziny drogi samochodem do Wenecji, a wodolotem jeszcze krócej. Krajobraz interioru Istrii jest iście bajeczny. Z winnicami, urodzajną żyzną glebą i ufortyfikowanymi średniowiecznymi miastami na wzgórzach. Motovun z dwoma rzędami wałów obronnych, strzeżony przez legendę Veli Joży. Czy Hum, najmniejsze miasteczko na świecie. Ślady dawnego piśmiennictwa sporządzonego w oryginalnej chorwackiej głagolicy odnaleźć można w inskrypcjach kamiennych, manuskryptach i drukowanych tu księgach. Głagolice stosowano równolegle z alfabetem łacińskim. Bezcenne freski zdobią kościoły i kaplice.
Najsłynniejsze, pochodzące z XV wieku dzieło mistrza Wincenta z Kastawa, znajdują się w Bréram. Udajmy się na południe od Istrii w stronę zatoki Kvarner i dużych wysp. Znana amatorom rozwiązywania krzyżówek wyspa Krk połączona jest mostem ze stałym lądem. Stąd pochodził potężny ród Frankopanów, którego członkowie mieli wielki wpływ na tutejszą historię od średniowiecza po wiek XVII. Krk, wspaniałe miasto, mówi łacińska inskrypcja kamienna z III wieku. Stąd pochodzi tablet Baszczanska Plocza, spisany w alfabecie głagolickim, pierwszy całkowicie zachowany zabytek języka starochorwackiego. Niemal równolegle do wybrzeży Istrii ciągnie się wyspa Cres, w przeszłości integralna część Istrii. Tutejszy port czasy swej świetności przeżywał w okresie, gdy używano żaglowców i galer. Niewielkie miasteczka przysiadły niczym mewy na urwistych skałach Kvarneru. Przyrodniczym fenomenem Cresu jest jezioro Wransko. W miejscu, gdzie Cres niemal styka się z wyspą Lochni, natrafimy na mityczny Ozor, najstarsze z miast wschodniego wybrzeża Adriatyku, założone 4000 lat temu. Ozor leżał na szlaku, którym żeglowali mityczni Argonauci. Strzegł dróg, które przemierzali Liburowie, Rzymianie i Ostrogoci, a także Chorwaci, którzy przybyli nad Adriatyk w VII wieku. Ze średniowiecznej zabudowy miast przetrwała katedra Wniebowzięcia Dziewicy Maryi, dzieło mistrza Juraja Dalmatinca z czasów wczesnego renesansu. Lochin, niegdyś słynący z doskonałych żeglarzy, charakteryzuje się łagodnym klimatem i zdrowym, czystym powietrzem. Otoczony jest przez wiekowe lasy, ma piękne plaże, doskonałe warunki znajdą tu także wędkarze i nurkowie. Na wyspie Rab, w miejscowości o tej samej nazwie, romańskie dzwonnice strzegą pałaców i są świadkami zasobnego życia. Przerwijmy teraz naszą podróż po wyspach Adriatyku, chociaż widzieliśmy zaledwie niewielką część tutejszych atrakcji. Przenieśmy się na stały ląd, na chorwacko Primorje, do Vinodola. Miasto to ustanowiło w XIII wieku swe własne prawa. Stąd wywodziła się rodzina Mażuraniców, z której pochodziło wielu mężów stanu i literatów. Zajrzyjmy do Gryżany, gdzie przeszedł na świat Jurij Klowicz, najsłynniejszy renesansowy miniaturzysta, którego słynny manierysta florentyńczyk Vasari nazwał Michałem Aniołem Miniatury. Zatrzymajmy się w Crikvenicy i Krajlewicy, dwóch starych chorwackich miastach, i w Senii, w przeszłości jednym z ośrodków o wysoko rozwiniętej kulturze, gdzie rozwijała się głagolica, lecz także miejscowości gniazda piratów, którzy przyprawiali o ból głowy dowódców weneckiej floty i kupców podróżujących morzem. Silny północno-wschodni wiatr Bora, wiejący w kanale Senii, uderza w mury twierdzy Nehaj, wzniesionej na zboczu wzgórza w celu obrony przed Turkami. Wąska brama Senii prowadzi do górzystego regionu zwanego Lika, z terenami pasterskimi i chłodnymi rzekami. Najpiękniejszy park narodowy położony jest w zadrzewionej części Liki. To park Jeziora Plitwickie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO. W lasach żyją tu wilki i niedźwiedzie. Skatalogowano także 126 gatunków ptaków. Niedaleko znajduje się inny wyjątkowy park narodowy, który obejmuje znaczną część masywu Velebit, usytuowanego pomiędzy Liką a Morzem Adriatyckim. Velebit ma 145 km długości, rozciąga się pomiędzy Senii i rzeką Zmania przy granicy z Dalmacją. Jego najwyższy szczyt ma prawie 2000 metrów. Od strony wybrzeża znajduje się Park Narodowy Paklenica, wznoszący się w stronę gór.
Niezwykły kanał morski oddziela Velebit od wyspy Pak, której widok od strony gór przypomina krajobraz księżycowy. Z zachodniej strony widać łagodniej uformowaną część wyspy. Jej główne miasto też nosi nazwę Pak. Przez most wjeżdżamy z wyspy Pag do słonecznej Dalmacji. To tu w średniowieczu powstało księstwo chorwackie, na początku X wieku przekształcone w królestwo. Jednym z głównych jego miast był Nin. Kościół Świętego Krzyża w Nin określano mianem najmniejszej katedry na świecie. Chrzcielnica księcia Wiszesława, jeden z najważniejszych zabytków w Chorwacji, umieszczona jest właśnie w tym kościele. Tutaj także znajduje się pamiątkowa tablica ku czci księcia Branimira, który umocnił księstwo chorwackie. Papież nazwał Branimira swym ukochanym synem. Chorwaccy budowniczowie wnieśli wielki wkład w rozwój sztuki preromańskiej, stawiając wiele kościołów o zróżnicowanych kształtach. Ich kamienne dzieła sztuki powstawały w całej Dalmacji, na stałym lądzie i na wyspach. Zbudowali największą okrągłą świątynię w przedromańskiej Europie, kościół świętego Donata w Zadarze. Zadar jest jednym z najstarszych miast na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Często w przeszłości był celem najazdów różnych nacji. Trafić tu można na wiele starożytnych zabytków, kościołów i klasztorów z czasów średniowiecza i renesansu. Wspaniałe dzieło sztuki, powstałe ze złota i srebra, sarkofag świętego Szymona, przechowywany jest w kościele pod wezwaniem tego świętego. Żyzne tereny Rawni Kotari położone są w wyższych partiach okolic Zadaru. Rybackie wioski i ośrodki turystyczne znaleźć można wzdłuż całej linii wybrzeża i na wyspach Uglian i Paszman. Na wybrzeżu warte zwiedzenia są miasta Biograd i wspaniały Szybenik, zbudowany wokół dobrze chronionego, naturalnego portu. Najcenniejszym klejnotem Szybeniku jest katedra, dzieło mistrza Juraja Dalmatinca. Kamienna katedra świętego Jakuba ozdobiona została wizerunkami plebejuszy i szlachciców. To arcydzieło sztuki gotyckiej, powstałe tuż przed nastaniem renesansu. Jest ono jednym z najcenniejszych chorwackich zabytków. Rzeka Krka płynie w stronę Zatoki Szybenik. Urodą zachwycają wodospady usytuowane na północ od starożytnego Skradina. Wodospady skradiński Buki, Rożki, Slap to największe tutejsze atrakcje. Prawie cały obszar wokół Krki to teren parku narodowego z roślinnością śródziemnomorską i wieloma gatunkami zwierząt i ptaków. Piękno krajobrazu podkreśla maleńka wyspa Wisowacz z klasztorem franciszkańskim. Królewski Knin, leżący nad rzeką Krka, to dawna siedziba chorwackich rządców i biskupów, którzy sprawowali władzę także nad miastami Dalmacji. W średniowieczu pierwszorzędne znaczenie miały tu rody Szubiczów i Nepiliczów. Rozległe wykopaliska archeologiczne obejrzeć można we wsi Biskupia w pobliżu Knina. Najcenniejszym odkryciem była pryzmatyczna katedra świętej Marii. Na jej fundamentach wzniesiono w XX wieku kościół wotywny. Powróćmy nad morze. Na południe od Długiego Otoku natrafiamy na cudowne wyspy Kornati. Legenda mówi, że archipelag ten pojawił się po tym, gdy Bóg stworzył świat i na chybił trafił, rzucił niepotrzebne białe, ostre skały w morze. Obejrzał się za siebie i uznał, że nic poprawiać już nie trzeba. I rzeczywiście, urody wysp z niczym porównać się nie da, a ich liczba odpowiada liczbie dni w roku.
Na południe od Szybenika znajduje się sporo miast i letnich kurortów, wciśniętych w wąski obszar pomiędzy morzem a skalistymi wzgórzami. Na początku terenów nizinnych, na małej wyspie blisko stałego lądu, leży miasto Trogir. Ma ono całkowicie zachowaną zabudowę średniowieczną, w tym wiele zabytków sakralnych. Najcenniejsze z nich to katedra świętego Lowru, Laurencjusza, ze słynnym XIII-wiecznym portalem mistrza Radowana. Portal przedstawia postacie Adama i Ewy, sceny stworzenia i polowania na fantastyczne stwory. Split to drugie co do wielkości miasto Chorwacji, ważny port i gospodarcze centrum Dalmacji. Rozwinęło się we wczesnym średniowieczu wokół pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana, który piękne wschodnie wybrzeże Adriatyku wybrał na miejsce spędzenia swych lat w okresie starości. Do pałacu, zbudowanego na planie prostokąta, prowadzą wyjścia z północy, zachodu i wschodu. Mauzoleum i świątynię Jupitera usytuowano ze strony południowej, podobnie perystyl, czyli wewnętrzny ogród otoczony kolumnadą i otwarty hol. Mauzoleum Dioklecjana w czasach wczesnego chrześcijaństwa przebudowano na kościół, a później na katedrę. Drewniane drzwi mistrza Andrii Buwiny to prawdziwe arcydzieło sztuki snycerskiej. Split słynie z Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, gdzie pokazywane są eksponaty pozyskane w Dalmacji, tablice z imionami chorwackich władców, chrzcielnice, elementy ołtarzy. Wiele z nich odnaleziono w sąsiedztwie Splitu, głównie w Solonie, mieście powstałym w pobliżu starożytnej Salony. Dalmacja to kraina o niespotykanym naturalnym pięknie, z wieloma wybitnymi dziełami sztuki, pochodzącymi od czasów starożytnych po wiek XX, jak te rzeźbiarza Iwana Meszrowicza. Dalmacja jest zielona dzięki lasom porośniętym piniami, drzewom oliwnym i figowym, winnicom i wiecznie zielonym zaroślom zwanym z włoskiego macchia. Jest też błękitna dzięki barwie Morza Chorwackiego, jednego z najpiękniejszych mórz w świecie. Jego kolor i przejrzystość związana jest z zawartością soli, osadowym skałą dna i dużą głębią. Stąd wywodzi się także znana rasa psów dalmatyńczyków. Na południe od Splitu leżą wyspy Bracz i Chwar. Na wyspie Bracz historia i współczesność uzupełniają się wzajemnie. Wyspa Chwar to miejsce urodzin wielu renesansowych pisarzy, wykształconych szlachciców i stanowczych i bezkompromisowych mieszczan. Jeden z najstarszych europejskich teatrów założono w 1612 roku na piętrze tutejszej zbrojowni. W pobliżu Splitu, w wyższych partiach, leży bohaterskie miasteczko Sini, gdzie co roku odbywa się turniej rycerski – Alka, na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami. Ubrani w kolorowe stroje jeźdźcy celują kopią w Alkę, podwójny metalowy krążek zawieszony nad trasą wyścigu. Twierdza Klis, zbudowana nad urwistą skałą, to kolejna pamiątka po bitwach stoczonych z Turkami. Góry Biokowo oddzielają morze od dalmatyńskiego pogórza, gdzie skalisty krajobraz sąsiaduje z żyznymi ziemiami. Jak w Imocki. Od strony morza, u podnóża gór Biokowo, rozciąga się Makarska Riviera z wieloma zacisznymi, ciepłymi zatoczkami, spokojnymi miasteczkami i wioskami. Miasto Makarska jest największym ośrodkiem turystycznym w regionie. Riviera kończy się równiną, w miejscu, gdzie Neretwa uchodzi do morza, formując szeroką deltę otoczoną żyznymi terenami, idealną do uprawy warzyw i owoców cytrusowych. Neretwa obfituje także w ryby. W pobliżu rozciągają się jeziora Bacin, połączone z morzem. Powyżej delty Neretwy wznosi się miasto Metkowicz, leżące na szlaku do Hercegowiny, regionu zamieszkanego przez Chorwatów
i z Medjugorje, słynnego sanktuarium poświęconego Matce Boskiej. Droga wzdłuż wybrzeża wiedzie do Neum i starożytnej osady Ston na półwyspie Pelješac, znanym z upraw winorośli. Ston chroniony był przed potencjalnymi najeźdźcami długim i szerokim ufortyfikowanym murem. Pelješac słynie ze swych win. Wąski kanał oddziela półwysep od wyspy Korčula. Miasto o tej samej nazwie to kolejne miejsce, gdzie znajdziemy ciekawe przykłady sztuki chorwackiej i kultury śródziemnomorskiej. Tutaj urodził się słynny odkrywca Marco Polo, który później przeniósł się do Wenecji. Wyspy Lastovo i Vis, podobnie jak wiele mniejszych wysepek, usytuowane są z dala od wybrzeża, na błękitnych wodach Adriatyku. Wyspa Biševo strzeże jaskiń o niezwykłym pięknie, w tym majestatycznej jaskini błękitnej, gdzie można spotkać jeszcze ostatnie okazy ginącego już gatunku mniszek śródziemnomorskich, ssaków z rodziny fok. Na południe od Pelješacu rozciąga się wyspa Mliet, owa Ogygia z Odysei Homera. To tu piękna nimfa Kalipso przez 7 lat próbowała uwieść greckiego bohatera. Dziś Mliet to park narodowy o urzekającej urodzie, obejmujący zarówno część lądową wyspy, jak również pas dna morskiego, usiany licznymi wrakami starożytnych statków. Lato są tu suche i ciepłe, a zimy łagodne i wilgotne. Morze wdziera się na wyspę przez ledwie widoczny kanał, łącząc się z dwoma jeziorami. Na środku tak zwanego Wielkiego Jeziora usytuowana jest wysepka ze starym klasztorem benedyktyńskim i romańskim kościołem Świętej Maryi. Spośród żyjących tu mnichów benedyktyńskich wywodziło się wielu znaczących pisarzy chorwackich. Archipelag Elafidzki oddziela Mliet od najważniejszego średniowiecznego miasta na wschodnim wybrzeżu Adriatyku, czyli Dubrovnika. Dubrovnik, chorwackie Ateny, miasto artystów i naukowców, dzielnych żeglarzy, którzy dotarli do Ameryki, i mądrych kupców troszczących się o los wielowiekowej Republiki Miejskiej. Republika dzięki przemyślanej i umiejętnej dyplomacji przetrwała 500 lat, utrzymując swój chorwacki charakter długo po zniknięciu z mapy średniowiecznego Królestwa Chorwackiego. Miasto zbudowano na nasłonecznionym klifie we wczesnym średniowieczu i otoczono potężnymi fortyfikacjami, murami i wieżami wyróżniającymi się pięknem architektury. Dubrovnik to miasto wielu pałaców, kościołów i klasztorów. Tu każdy kamień jest cząstką przeszłości, a każde okno opowiada tysiąc historii. Dubrovnik był rządzony przez księcia, którego wybierano na miesiąc, a więc rzeczywista władza była w rękach Małej Rady, ciała organizacyjnego, w którego skład wchodzili przedstawiciele najpotężniejszych rodów arystokratycznych. Książę rządził z książęcego dworu. Centrum życia gospodarczego i publicznego był renesansowy pałac Divona z bramą prowadzącą wprost do portu. W okresie renesansu w Dubrovniku kwitło życie teatralne. Słynny festiwal letni jest przypomnieniem tamtych wspaniałych czasów. Każdego lata całe miasto staje się naturalną sceną teatralną, głównie zaś wieża Lovrienac, idealna sceneria dla szekspirowskiego Hamleta. W sąsiedztwie Dubrovnika znajduje się wiele renesansowych rezydencji letnich. Na południe od miasta urodzajny region Konawle z kilkoma mniejszymi miasteczkami. Największe z nich to Caftat, zbudowane na gruzach starożytnego Epidaurusa. Treblaka nad zatoką Boka Kotorska jest najdalej na południe wysuniętym punktem Chorwacji, na granicy z Czarnogórą, dziś częścią Jugosławii. Znaleźć tu można wiele zabytków architektury sakralnej, wybudowanych w czasach świetności chorwackiej floty z Boki. Zatokę nazywa się także czasami Zatoką Chorwackich Świętych.
Tak zakończymy naszą opowieść o Republice Chorwacji, której naturalne piękno wiąże się nierozerwalnie z bogatym dziedzictwem kulturowym i historycznym. Ono potwierdza bezdyskusyjny związek Chorwacji z kulturą i cywilizacją zachodniej Europy. Chorwacja to kraj 1100 wysp i 101 Dalmatyńczyków. Ci, którzy odwiedzają Chorwację, są zahipnotyzowani jej urodą. George Bernard Shaw powiedział: Chorwacja to legendarny raj na ziemi. Na temat tego kraju powstało wiele utworów literackich. Jeden z nich nosi tytuł Chorwacja. Nie góry i nie doliny, nie rzeki i morza, nie chmury, deszcz ani śnieg. Nie z ziemi, kamienia, nie z wody jest moja Chorwacja. Chorwacja to słowo, którego nauczyła mnie matka. A co ono znaczy? Czy jest na świecie coś głębszego, co zbliży mnie bardziej do Chorwacji? Chorwacja to Chorwaci, z ich cierpieniem, nadzieją i śmiechem. Być bliżej ludzi. To sprawia, że Chorwat widzi we mnie brata spośród wszystkich innych ludzi. Noszę Chorwację w sobie, nieważne dokąd idę. Poświęcamy ten film Toniemu i tym wszystkim, którzy pragnęli i żyli po to, by ujrzeć wolną i niepodległą Chorwację, Jakow i Dominik Sedlar. Opracowanie Acme Film. Tłumaczenie Beata Jaworowska. Tekst Andrzej Kapitański. Czytała Agnieszka Kunikowska.